Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Dzień dobry, dzień dobry. Kończymy już plażowanie. wracamy z międzyzdrojów i przenosimy się na Europejskie Podwórko, na Europejskim Podwórku cały czas mamy Lecha, a także Raków Częstochowa i mamy nadzieję, że podobnie będziemy mówić za trzy tygodnie, że nadal te dwie drużyny w europejskich pucharach w Lidze Konferencji Europy będą grały. Dzisiaj spotkania Raków Częstochowa kontra Slavia Praga, a także Lech Poznań kontra Dudelange i te spotkania będziemy analizować w gronie fantastycznych ekspertów Robert Podoliński Dzień TVP dobry. Sport, Igor Lewczuk. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy sobie może od spotkania Rakowa, żeby też pójść chronologicznie, podobnie jak te spotkania będą się odbywały. Raków Częstochowa będzie komentował Mateusz Borek, a także Robert Podoliński tak. w TVP Sport, a także pewnie TVP2 czy tam TVP1. Tak. Robert, ty też komentowałeś Slawie wtedy, kiedy została wyeliminowana przez Legię Warszawa. Jak ten zespół się zmienił na przestrzeni tego roku. Wiesz, co cały czas o sile tego zespołu stanowią krajowcy jednak? To jest zespół dobrze grający do przodu, bardzo dynamiczny, fajnie zbilansowany. Oceniam ich w tej chwili to, co dla, dla mnie w piłce dwa tygodnie to już jest dużo. Patrząc na legię, ten skład może bardzo się, bardzo się nie zmienił. Niektóre nazwiska się, się powtarzają. Mam wrażenie, że od tego czasu, jakim mierzyła się legia ze Slavią, w tej chwili w tym zespole panuje większy balans, większa równowaga. Chyba większy jednak jeszcze nacisk na posiadanie piłki, na kreowanie gry. No mają piłkarzy, którzy indywidualnie wyglądają naprawdę fantastycznie w tej chwili. Ostatnie mecze z Kosem, nawet ten mecz, w którym grali w osłabieniu. U siebie czerwona kartka w 52. minucie. To była dalej Slavia, która podbierze piłki, bo niesamowicie dynamiczne. Natomiast to jest Slavia, która cały czas ma problem, nawet od czasów z Legią, meczu z Legią, przy wyjściu wysoko do odbudowania swojej pozycji, jeśli jest daleko od własnej bramki. Zresztą, który zespół z tym problemów niega. Igor, pewnie grając na połowie boiska, przy piłce za plecy, miałby problem tak ścigając jest. się. Raków ma. Raków ma argumenty do tego, żeby postraszyć Gutkowskisem chociażby Przypomina mi się mecz chociażby z Pogonią Szczecin i nie wiem czemu wczoraj oglądając ten mecz Slawi z Panatynajkosem czy Panathinaikos Slawia, widziałem takie sytuacje, w jakich Raków był bardzo groźny, chociażby w meczu z Pogonią, czyli odbiór piłki, długie podanie, szybkie podejście ofensywnych pomocników. Sławia jest myślę, że lepsza niż rok temu. Jednak jeszcze mocniejsza. Tak, wydaje mi się po obserwacji tego, jak gra z Panem i dwóch ostatnich spotkań ligowych rozstrzygniętych w taki dość. Ale bierzesz dość pod uwagę sposób. personalia, czy jakby organizację gry? Jakby organizację gry, Personalia mam wrażenie, że dojrzały. W czołowych statystykach tego zespołu są przede wszystkim przede wszystkim obcokrajowcy. Plus bardzo cwany napastnik, który wykorzystał sytuację z pana kiedy dostał podanie do pustej się bramkarza, żebym się nie, żebym się nie pomylił. Eee, to jest Jurisek. Mhm. I to jest cwany piłkarz. Cwany piłkarz, dobrze, do, dobrze odnajdujący się w, tej, w tym całym zamieszaniu. Duża liczba piłkarzy lubiących grać jeden na jednego. Boczni obrońcy grający bardzo wysoko, dużo wsparcia dla skrzydłowych. Ciężkie zadanie dla Rakowa, ale też przypomina mi się mecz Rakowa w Kazaniu, gdzie Raków był spisywany na straty i poradził sobie. Myślę, że teraz ta poprzeczka zdecydowanie chyba, chyba najwyżej postawiona przed, przed Rakowem. Duży. Nawet szacowałbym, że tak 51 do 409 na korzyść, na korzyść Sławii, biorąc pod uwagę to, że raków jest świetnie przygotowany do rywala. A propos tych procentów, to powiedziałeś tak jak Werner Liczka, który w identycznym właśnie zestawieniu, jakby w stosunku, tak. że raków bardzo dobry zespół, mają tego świadomość, ale mimo wszystko Slawia to jest no jednak chyba zespół półkę wyżej. Na pewno zwraca trener Liczka mm, uwagę na dobre przygotowanie motoryczne. Są w stanie zabiegać większość zespołów, i w tym są dobrzy, i w tym elemencie czują się naprawdę nieźle. Na pewno trzeba pamiętać, że odeszło kilku zawodników, jeżeli chodzi o tamte mecze tak. z Legią. Bach, to możemy Kukta. pokazać nawet tak, grafikę, bo to mamy gole. taki mm -hmm. potencjalny skład Slawi Praga na dzisiejsze spotkanie, i na żółto mamy także zaznaczonych zawodników, którzy z Legią albo grali, albo po prostu wtedy w Slawi byli w kadrze meczowej. Tak, to środek pola zbudowany, zbudowany z dwóch piłkarzy, którzy dobrze czują się przy piłce. Cholesz to jest człowiek, który będzie zabezpieczał dwójkę stoperów. Dość, dość, dobrze, dyspo, dość dobrze grający jeden na jednego, daleko od własnej bramki Santos i Usu, ale, ale to są piłkarze, którzy często lubią zaatakować na raz. To są piłkarze, którzy nie kalkulują, dobrze biegający boki. boki to, są, to jest niesamowicie mocna, niesamowicie mocna strona e, Slawi Praga. No do tego dochodzi, dochodzi oczywiście Eduardo. I to jest piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę po lewej stronie. Nie wiem, czy to on tam będzie występował, ale to jest, to jest zespół, który przyjemnie się ogląda. To jest zespół, który jest w stanie oprócz tego, że. Że jako całość wyglądają bardzo solidnie. Ma indywidualności, których mam wrażenie, to o czym chyba Igor wspominał, tych indywidualności mogących rozstrzygnąć indywidualną akcją, jest chyba troszkę więcej, jeśli chodzi o Sławię, niż w Rakowie. Jako, jako całość, ja raków oceniam niesamowicie wysoko, natomiast y, mam, mam wrażenie, że Iwi Lopez, to takich Iwi Lopezów po prostu w Sławie jest dwóch, trzech, i to powinno być dzisiaj widać. I mam nadzieję, że. Że będzie to wyglądało podobnie jak, jak z Rubinem Kazem. że raków tą kompaktowością, tą zespołowością wyeliminuje te indywidualności. Pana Tinajkosowi się to nie udało. Natomiast pan Tinajkos był bardzo groźny w bocznych strefach boiska. Jeśli już odebrał w środku boiska, bardzo szybko podchodzili skrzydłowi. I co ciekawe w przypadku pana Tinajkosu, w meczu rewanżowym nad przegrywając 2-1 w Pradze, do 20 minuty pan Tinajkos powinien losy dwóch meczu zniwelować, to już powinno być 2-0, słupek, mnóstwo sytuacji, Bramka czyli pod, gronie, Świetnie. pod mhm. tym naporem pana Tinajkosu, to nie było tak, że Slawia jest taka bez rysy, to jest zespół, w którym ci obaj stoperzy w pewnym momencie mieli troszeczkę strachu w oczach, biegali nie do końca ustawieni w strefie, coś co robi wrażenie w meczach ligowych, gdzie bawią się w futbol, no nawet ostatni mecz, ostatni mecz to był, yy, nie myląc się, z tak na bramka. Dwie bramki po ataku pozycyjnym i przepiękny stały fragment. Dostali, dostali też rzutu wolnego, przepiękną bramkę i dostali po takim zamieszaniu, po podaniu między, między stoperów. Więc między tymi stoperami jest miejsca. Pan Atinakos chciał to wykorzystać. Bardzo często w dwójkę stoperów pakowała się trójka ofensywnych graczy. Duże podobieństwo widzę tutaj do pomysłu Rakowa. Jest jeden duży napastnik. Nie wiem, czy dostaniemy drugiego za plecami, Gutkowskisa, ale będzie jeden Rosu i dwie dziesiątki i to jest to miejsce, gdzie można naprawdę zrobić Krzywdę Sławii Praga, natomiast trzeba być bardzo czujnym po stracie piłki. Sławia gra w ustawieniu 4-3-3, 4-1-4-1, gdzie te boki są bardzo eksponowane. Raków będzie miał trzech stoperów, więc te boki będą nieco, nieco odkryte. Ciekaw jestem, jak, jak trener Marek Papczun sobie z tym poradzi, ale wrócę do Kazania jeszcze raz. Może, może nudzę, ale Kazań też miał bardzo mocnych skrzydłowych. I Raków był sobie w stanie z tym poradzić. A to jest klucz do wygrania chyba, e, chyba dzisiejszego spotkania. Zniwelować te bardzo mocne boki Slawi Praga. Też Robert ty wspomniałeś o tym napastniku, że jednak oni nie mają takiego klasycznego napastnika. I tutaj y, to może chyba też być problemem w jakiś sposób dla stoperów, y, stoperów Rakowa. Bo ty też Igor zawsze wspominasz, że dużo łatwiej ci się grało z takimi statycznymi napastnikami typowymi. No Zgadza się. Dla Stopera to jest, wiesz co, to jest naprawdę kluczowa rzecz. Jeżeli, jeżeli każdy wie, za kogo odpowiada, masz człowieka, który jest polkarnym, wie, że musisz go pilnować, a jeżeli masz zawodników, którzy wymieniają się pozycjami cały czas, czy to jest na pozycji numer 9, czy na skrzydle na lewym, czy na prawym, to jest duży problem. Tutaj faktycznie ta wymienność pozycji może być dla obrońców jakąś zmorą. Ale jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, co powiedział Robert, jeżeli chodzi o tych bokach. Oni są naprawdę groźni. Mając, grając ofensywnie, ale jeżeli chodzi o defensywę, czy kun, czy tudor, jak najbardziej mogą to wykorzystać. To jest taka broń obusieszna. W ofensywie ok, ale jednak w defensywie trzeba bardziej zwracać na asykurację sprawę. Jeszcze, jeszcze Robert powiedział o tych indywidualnościach. W tamtym sezonie albo w tamtych sezonach, jak Sławia grała z Legią, myślę, że troszeczkę oni byli bardziej widoczni, stańciu. Mm -hmm. Zawodnik, który robił przewagę. Tak. Kukta, też y, człowiek, który z, trochę tych goli strzelał, to mam, była taka typowa Mam wrażenie, tak mam wrażenie, że jeżeli chodzi o te właśnie sprawy znaczy indywidualności zawodnicy, którzy mogą zrobić coś ekstra, tamten zespół był chyba troszkę lepszy, ale jeżeli chodzi o zespołowość, ten jak najbardziej. Te jest mocniejszy. Tam mieliśmy absolutnie takie dwie gwiazdy, natomiast tutaj mówimy o braku klasycznej dziewiątki. To jest dwójka, która bardzo często rotuje, bardzo, bardzo to jest bardzo aktywna. Teoretycznie to jest kawał hopas, to 87. To jest facet, który lubi pograć tyłem do bramki, więc tej wymienności jest dużo, ale tak jak mówię, oprócz tych podań przeszywających, oni naprawdę bardzo aktywnie grają. Bokami tego serwisu jest sporo i tego zamieszania w polu karnym dużo. Do tego to jest zespół, który gra taką niestandardową piłkę. To jest zespół, który dużo kombinuje, dużo jest, no nie, nie powiem no look pasów, ale dużo podań. Bardzo niespodziewanych. No, taki, mecz, taki mecz jak, jak, jak z Jablącem, oglądać highlighty, w jaki sposób kreowali akcję ofensywną. Naprawdę tam dzieje się dużo, i tutaj tu w głowie u tych graczy ofensywnych kreatywności jest. Mam wrażenie, że, że nawet nieco więcej przy tej zbilansowanej yy, drużynie, nieco więcej niż w poprzednim roku. Że tego uśmiechu mm -hmm. slawi Praga jest więcej. Często przy analizie tego spotkania wracamy do meczu z Legią Warszawa, wracamy do tego meczu sprzed roku. Oczywiście mówimy tutaj o kapitalnej analizie Czesława Michniewicza, ale na samym końcu. Też musimy pamiętać, że te mecze bardzo dobrze się dla Legii ułożyły. Szczególnie ten rewanż, kiedy bardzo szybko Slawia grała w dziesiątkę, tak kiedy była czerwona kartka. I też patrzyliśmy, jak padały te bramki. One nie były przypadkiem paradoksalnie, bo wszystkie te gole, z czego pamiętam, mówimy tutaj o pierwszym w Czechach i mhm. o pierwszym tutaj w Warszawie, to zaczynały się od Majka Nawrockiego i bardzo długiego podania za plece obrońców. Do tego to, drugi to, gol w mówię? Czechach to mamy indywidualną akcję i Tak jest, ale to jest dokładnie to, o czym, o czym mówimy w przypadku tej, te, tego bilansu Slawi Praga. Mam wrażenie, że tych błędów zdarzają się. Pan Natyniojkos chciał tak grać. Długim podaniem po odbiorze. Sporo tych podań było. Natomiast mam wrażenie, że tych problemów <laughs> mają troszkę mniej że ta sekuracja jest nieco lepsza niż w zeszłym roku. Zresztą trener Michniewicz zaprosił Slawię do siebie. Zaprosił, pozwolił im grać, po odbiorze tego miejsca sobie stworzył. Patrząc na Raków, jak grał nawet w ostatnich spotkaniach tych pucharowych, Raków chce narzucać swoją narrację. Raków wychodzi wysoko, gra wysokim pressingiem. To może być kapitalny mecz do oglądania, jeśli Raków to zaproponuje. Prawda? Naprawdę tak. Natomiast jeśli Raków zaprosi do siebie Slawię, Przynajmniej w Pradze to może być, może być wygranym tego meczu tam. Natomiast tutaj jeśli się otworzy, Stawia ma naprawdę argumenty do tego, żeby szybko powiedz. Igor wspomniał o przygotowaniu motorycznym. No nie wiem, czy jest tam ktokolwiek wolno biegający. To jest taki zespół, który, który jest bardzo dynamiczny na każdej pozycji. Nawet ci stoperzy, to, to nie jest tak, że to są diesle, więc, więc trzeba będzie się dzisiaj napracować. Poprzeczka, poprzeczka wysoko, zespół na poziomie Rakowa, ale ale taki dojrzały i, i bardzo, bardzo silny. Ja jestem właśnie ciekawy taktyki rakowa tak Częstochowej. Czy mimo wszystko, znając klasę rywala, rywala bo trener Papszon również ma tego świadomość, wie, że to jest, nie wiem, czy to jest takie mówienie, czy jest, to jest taka gra przed spotkaniem, że narzucanie presji na przeciwnika. Czy mimo właśnie tego wie, że troszkę jeżeli chodzi o jakość, to Slavia jest lepsza i czy wyjdzie wysoko, czy ten swój pressing na. Nie wiem, czy na całym boisku, tylko że na połowie rywala będzie stosowany od pierwszej minuty, czy jednak się cofnie i pozwoli Slawie grać w piłkę, a doskok nastąpi, nie wiem, w środkowej strefie, czy już na połowie Rakowa? Robert kapitalnie nam Slawię przeanalizował, ale na chwilę przeniesiemy się do Czech, bo z nami jest Libor Pala, były trener wielu polskich klubów. Witamy i od razu pytamy, jak nastroje w Czechach? Jak Czesi podchodzą do tego spotkania? Czy tam ewentualnie bardziej czy mniej niż pan Atina i Koso obawiają się Rakowa Częstochowa? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich w studio. No, chodzi o to, że tutaj w Czechach mamy trzy drużyny w pucharach. I wszystkie trzy chcą wejść. Slavia to jest jedyny, jedyna możliwość dla Slawii grać na jesień w Pucharach. Także oni muszą. To nie jest tak, że, że mogą, że jeszcze tam mają coś, tę ligę konferencyjną, tak jak Pilzno. Pilzno, gdyby nie, nie przeszło przez Karabach, to by jeszcze grało ligę konferencyjną. Slavia po prostu musi. Ja sam jestem ciekawy, bo tamte analizy e, słyszałem teraz, co tam kolegowie trenerzy e, mówili, no to tak jest, tak jest stuprocentowo. Ja jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie wysoko, czy Slavia, ale jak tak już w tygodniu e, czytałem, e, między, między e, zdaniami trenera to myślałem, Słyszałem, że by chciał grać wysoko, bo mówił o tym, że będą chcieli trzymać piłkę i szukać dziury w, w, w defensywnych formacjach Rakowa. Także sam jestem ciekawy, jak oba trenerzy do tego, do, do tego pod, będą podchodzili. Tutaj Robert mówił o braku klasycznej dziewiątki, mówił także o tym, że gdzieś Slawia ma problem z tym, żeby wrócić, żeby odbudować formację. Gdzie pan trener widzi ewentualnie szansę dla Rakowa Częstochowa w tym spotkaniu? No na szybki na szybki atak, bo yy... To jest to, co jeszcze co, rozmawiali o tej Legii. Legia tak naprawdę wygrała e, mądrością, nie tym, żeby była piłkarsko lepsza, ale tym, że dali piłki za obronę e, długie e, i tym e, przeszli przez Slawię. To jest jedyny lek na Slawię. Ona w tym e, roku e, ma problemy z długimi piłkami. E, Stoperzy nie są pewni, tak jak byli w, w, w przeszłych sezonach. I e, są to, tam gra jakiś Brazylijczyk, który grał tutaj w Karwinej i przeszedł e, do Sławii Praga był pół roku w Pilznu i on gra bardzo dobrze, tylko że nie jest skupiony na 90 minut. Chłopacy zostawiają piłki padnąć na ziemię, te długie, wysokie, i to już jest problem. Teraz Hradec Skarlowe wygrał z nimi takim w pierwszej rundzie. Po takiej bramce bramkarz wybił, piłka spadła na ziemię, wysoki napastnik e, e, zabrał piłkę stoperom i, i strzelił bramkę. I Slawia przegrała 1-0. Także to jest jedyny leg na Sławie. Myślę, że Slawia bardzo dużo biega. Bardzo dużo biega. Okay. E, oni są, e, te dwie drużyny myślę, że są mniej więcej tak wyrównane. Tam będzie chodziło e, o to tylko. E, kto będzie miał troszeczkę szczęścia, a myślę, że lekko na stronie Slawii są te doświadczenia, które Slawia w Pucharach już za sobą ma za te 4-5 lat. Co tam jest trener Terpiszowski? Oni mają za sobą mecze z Barceloną, z Rangers, z Lestrem, z Anglikami. Także ja myślę, że. trošku došvědčeně je na straně slaví, ale jinak to bude vyrovnaný meč. Chodí o to, že by Poláci do toho podešli tak, jak, jak Česlav Míchněvič. No, <laughs> W kontekście Rakowa na pewno obawiamy się o stałe fragmenty gry, bo jak patrzymy, jak to wygląda w spotkaniach ligowych, no to jednak większość goli pada e, po tym elemencie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Slawię, szczególnie o te e, stałe fragmenty w ofensywie? Czy tutaj Slawia może nam zagrozić? No Slawia ma wszystko naćwiczone i auty. Oni, oni, są, oni są bardzo... bardzo... Dobrze trenowany zespół. Oni mają wszystko naćwiczone na pięć, na 6 możliwości, i auty mają na trzy, na cztery możliwości. Także to nie jest tak, żeby rzucali długie piłki do karnego, ale oni, oni, oni są fantastyczni w tym, że rozwiązują sytuację. Także, także to jest taka szkoła tego Bricknera, który, który kiedyś prowadził czeską reprezentację. I, i Tak naprawdę w 60% bramek czeska reprezentacja strzelała ze swoich fragmentów gry. Slavia jest coś podobnego. No dobrze, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Jeszcze szybkie pytanie, bo też się zastanawialiśmy, co słychać u Libora Pali, co robi Libor Pala. Libor Pala już teraz czeka za dwa lata na emeryturę. <głos> <głos> I teraz trenuje taki pół profesjonalny zespół tutaj u mnie w mieście i chodzę tak do pracy sobie na taką służbę 24-godzinową. Bardzo dobrze zapłacone, także jestem, jestem taki zadowolony. Jak jest lato, to jeżdżę na, na motorze, teraz przyjechałem też na motorze, to jechałem szybko, żebym zdążył tu ten wywiad. I, i jeżdżę po Europie za, zawsze jak jest lato. Także jestem jestem taki, taki przedemerytalny wiek i jestem taki bardzo zadowolony na dzisiejszy dzień. Super, dziękujemy bardzo. Będziemy trenerze, jeszcze się my. odzywali, jeżeli chodzi o rewanż, a także po spotkaniu ewentualnie. Pozdrawiamy, dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. I trzymam kciuki ze zespołom, bo dla Polaków <laughs> mam serce, i dla Cieków no, muszę im trzymać kciuki. Jasne, dziękujemy. E, pan, panowie, no to w sumie nie jesteśmy jakoś bardzo zaskoczeni. Robert, jak zwykle, wykazał się kap, kapitalnym nosem analitycznym i świetnie przeanalizował sławie. Trener fajnie powiedział o tym, że to są. Z, z, Zespoły grające bardzo podobnie. Jeżeli popatrzymy na Slawię w lidze i na Raków, to są zespoły, które chcą narzucać, chcą intensyfikować grę. Stałe fragmenty. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Raków z Petraszkiem to jest Raków wielowymiarowy. To, jest, to są auty, to są stałe fragmenty. Teraz Raków ma troszeczkę problemu. Ja tu podobieństwo o. widzę bardzo duże. Ciekaw jestem tylko. To, o czym Igor powiedział. Jestem ciekaw, co dzisiaj trener paprzum przygotował. Czy to tak. będzie mądrość wyrachowania trenera Michniewicza z wiarą we własnej indywidualności. Raków potrafi tak grać, Popatrzmy na kazań, popatrzmy na pogoń. To są takie dwa mecze, które wczoraj oglądając to wszystko, tak mi się lasowały. Czy to będzie raków, który zadziwi Slawie swoją intensywnością, agresją? Muszę przyznać, że też obawiałbym się takiego, takiego scenariusza. Trener Pala o tym, o tym doskonale mówi. Oni że są niesamowicie groźni. Natomiast, natomiast ja pamiętam też raków z ostatnich dwu, do ostatniego dwóch meczów. Kiedy, kiedy byli w stanie tym zaskoczyć rywala, odebrać piłkę wysoko, stworzyć sytuację bramkową, żeby nie było tak. Yy, Chwaląc tylko Slawie, pan Atinaikos był w stanie przez pierwsze 25 minut naprawdę mm -hmm. napędzić im tyle strachu, że tam już zaczynało się trząść. Czy Rakowowi dzisiaj się tu uda, czy będzie musiał się otworzyć? Nie wiem. Myślę, że w meczu w Pradze Raków ma, ma otwarte drzwi do tego, żeby zaczekać i wykorzystać swoje argumenty. Dzisiaj mam wrażenie, że będą te momenty dla Rakowa bardzo wysokiego pressingu. Tak, bo Raków właśnie tym wysokim tym podejściem może też zaskoczyć Slawie Praga. Tak jak wspomniałeś, przecież w Atenach... Tam gdyby nie dobra dyspozy dyspozycja tak bramkarza, dwie-trzy bramki powinny paść i i mamy spokój, tak. Tylko, że no, bramkarz miał nie wiem czy dzień. Nie wiem, znaczy mecz życia, czy mecz życia czy swój dzień, ale no fakt faktem, że no to powinno być 2-3-0 i mecz totalnie Tanin. Boże ważne będą statystyki do tego, jak wielowymiarowa jest slawia, o czym mówił trener Liczka? U siebie to było prawie 65. Pala. Y, Pala, przepraszam, 65% posiadania piłki przeciwko pana Tinajkosowi. Pan Tinajkos oddał jeden celny strzał na bramkę. Ale bardzo podobnie Panata zaskoczyła Slawie u siebie. Mhm. Tam było 5-1, natomiast pan był bardziej oszczędny. Osiem chyba strzałów, trzy celne. I większość z tego wszystkiego działo się do 25 minuty. Później Sławia, jak się opanowała, ochłonęła, no to już był zespół bardzo wyrachowany. Więc cwany, mądry zespół, taki, który, który może zrobić krzywdę na wiele sposobów. Te fragmenty, o których mówił trener. Ja. Liczę jednak, że dzisiaj już ten Raków się otrząśnie z tej, z tej swojej stałofragmentowej epopei ekstraklasowej. Dzisiaj to będzie zespół lepiej broniący, a też można zaskoczyć Slawie z tym fragmentem. W ekstraklasie, tak jak wspomniałeś, pięć goli straconych i aż cztery postałych po stałych. fragmentach gry. Wiemy, że w Lidze Konferencji Europy Raków często Częstochowa goli nie traci, ale z czego waszym zdaniem ten problem wynika? No bo jednak, jeżeli to się powtarza już trzeci raz w trzecim spotkaniu, no to nie możemy mówić, że to jest przypadek. Na pewno to nie jest przypadek, tylko popatrzmy na ostatni mecz z Jagiellonią. To nie był stracony gol bezpośrednio po uderzeniu ze stałego fragmentu gry i strzałem głową, tylko to była taka obcierka. Gapiostwo. Gapiostwo tak. i na długim słupku w stylu Pawła Broszka. Przepiękna bramka. Przepiękna. Dokładnie. Niby najłatwiejsze, ale tak. no, czy to gapiostwo? Ja wiem, jak z perspektywy obrońcy, jak piłka spada na pierwszy słupek, to ten stoper obrońca, ten kryjący z reguły odpuszcza, bo jest koncentrowany na tym, co tam się dzieje. Trenerzy zawsze mówią, idziemy do końca, nie patrzymy, co jest tutaj ważne, jest za, zawodnik. Jeżeli to się... Yy poprawi, no to nie powinno być tych problemów, tylko że no właśnie. Tylko, Weź że... to popraw. Nie? Tylko że cały czas no tak. to się powtarza. A Raków jest skupiony, Raków jest skoncentrowany przy tych całych fragmentach. Ja mam nadzieję, że będzie tak jak Igor mówi, że ta suma nieszczęścia, tych obcierek się skończy na dzisiaj i niech to będzie w lidze konferencji Raków bardzo skupiony. Tego dzisiaj Raków potrzebuje. Raków potrzebuje zagrać na, na stówkę. Tu nie będzie jakiegokolwiek słabego punktu, którego Slawia nie wykorzysta, ale Slawia też jest do trafienia. To zerkamy sobie na potencjalny skład Rakowa-Częstochowa na to spotkanie. Tutaj raczej nie spodziewamy się wielkich zaskoczeń. Raczej to będzie Raków, który znamy dobrze, chociaż musimy jeszcze wspomnieć o jednym ważnym fakcie. Wladan Kowacewicz na ostatnią chwilę został zgłoszony do kadry meczowej Rakowa Częstochowa. Co prawda nie trenował, ale kto wie, czy tutaj gdzieś nie poszuka jednak jakiegoś zaskoczenia Marek Papszun i nie postawi na Kowacewicza w bramce, biorąc pod uwagę, że jednak Trelowski, no niestety, ale błędy popełnił. No, też widzę kolejne podobieństwo do Sławii, też siła to obcokrajowcy. Tutaj też Polaków niewielu, natomiast e... Nie lubisz takich zespołów. Tylko jakościowa. Akurat, ja. akurat, akurat jakościowi tutaj. Tu nie ma tak. Nikolau rośnie. Wiadomo, Gwilia może tak. Nie wiem, czy ten Gwilia to nie jest, to, to nie jest w tej chwili, patrząc na specyfikę Slawi, czy to nie będzie jakiś kłopot. Nie jest zawolny. O, mm. e, o to mi właśnie chodzi. Ale trzeba powiedzieć, że Wako w ostatnich dwóch spotkaniach naprawdę bardzo tak dobre zastępstwo tak. Ledermana. Tak jest. Czyż również to był zawodnik, który. Po pierwszym meczu w Trnawie jakoś mi nie pasował, Jak on wszedł, to ta było obniżenie jakości, ale w ostatnim spotkaniu odważna gra, z piłką przy nodze, naprawdę to się dobrze oglądało, więc tutaj bym się nie zdziwił, gdyby również czysz tutaj gdyby zagrał, to nie byłoby problemu. W dowiak, w w ostatnim spotkaniu kluczowa postać niestety na minus, bardzo dobra gra ogólnie Mateusza, tylko że no chyba nie chcę personalnie mówić, że przez kogoś ten mecz nie został wygrany. Mm -hmm. Ale te sytuacje, które nie wykorzystał i przede wszystkim to, że nie podał, nawet że nie próbował tak. podać do piaseckiego piłki, troszeczkę. I to mi się bardzo nie spodobało. Ale pod kątem bo... skuteczności mam wrażenie, że i tak wdowiak się rozwinął, bo jak pamiętam go z Krakowi, a ty pewnie, Robert, pamiętasz a, jeszcze so, lepiej, to wtedy się. ze skutecznością miał jeszcze większy problem. Po debiucie Mateusza wprowadzałem do ekstra klasy i on od razu miał fajne liczby. Karny na nim, bramka, tego się też nie spodziewaliśmy. Ale mówię troszkę wiesz, troszkę, ten później, sezon później. troszkę później. To jednak mówiliśmy tak. o wdowiaku, nawet pamiętam Tylko... takie spotkanie z Legią, gdzie miał z pięć setek Ta. i nie wykorzystał żadnych. Pamiętaj, że też później Krakowa rosła. U mnie trafił na fajny Ta. moment, że była słaba Krakowia mocny <laughs> Później było troszkę inaczej, ale profil piłkarzy. Gutkowski, Wdowiak, i Lopez obsługujący to wszystko. Dzisiaj środek pola. Tutaj te moje obawy o chwilę mam nadzieję, że będą jakieś nieuzasadnione wahadłowi. To jest coś, co, co sławi sprawia problemy. Między obrońcą a bocznym pomocnikiem jest sporo miejsca. Jeśli dobrze zagra Kun, dobrze zagra druga strona, to jest naprawdę argument. Z tamtych stref raków potrafi dać dobre, prostopadłe podanie. Środek mam wrażenie, że będzie zabezpieczony 3-2. I to co widzimy, duża nadzieja w Mateuszu Wdowiaku. Ja mam tylko nadzieję, że trener Marek Paprzum po tym, co o czym Igor powiedziałeś, mówi, co ci się nie spodobało, rozmowa została przeprowadzona i Mateusz już, już to sobie zakodował, że najpierw zespół, później indywidualne popisy, a to jest tego typu piłkarz. Więc dynamika dzisiaj rakowowi będzie bardzo potrzebna. Ja patrzę z nadzieją na Gudka, patrzę na tych stoperów, co robią, że mogą się zderzyć czołami. A Gutkowi lubi spaść piłka pod nogi w takich sytuacjach, żeby trafił tak, jak trafiał chociażby w Kazaniu. A biorąc pod uwagę to, co mówicie o Wdowiaku, biorąc pod uwagę jednak też to, że w pierwszych spotkaniach zwykle Wdowiak wychodził w pierwszym składzie, dopiero na rewanży w składzie pierwszym wychodził Koczergin. Dzisiaj y, próbowalibyście Koczergina za Wdowiaka, czy jednak y, myślicie, że Marek Paprząc zostanie z Wdowiakiem w jedenastce? Zostanie z Wdowiakiem, mam wrażenie, natomiast... Y, Piłkarz, o którym mówisz, Koczergin, to jest piłkarz, z którego za chwilę będziemy mieli dużo, dużo radości, jeśli chodzi o fanów, o fanów Rakowa, o ten zespół. Bo to jest piłkarz, który wchodzi w buty jego Lopeza troszkę. O podobnym profilu, może nie jeszcze tak wpływający na, na oblicze Rakowa, ale piłkarz o niesamowitych umiejętnościach <kuh> i zdecydowanie bardziej dynamiczny, chcący grać, chcący grać do przodu. No ale ja czekam na Koczergina w dobrej formie. To nie jest tylko alternatywa dla wdowiaka. To może być alternatywa nawet dla jego Lopeza w dobrej formie. To wiem, że to ważne słowo na razie. Ale zgadzam się, ale, tak, tak Ale 100%. jeśli tak ma być, to jeśli ktoś jest blisko i jego lopeza, albo depcze mu po piętach, no to Koczergin jest. Szczególnie, jest, Że w że Wdowiak ma takie mm. zadania też wys wysokiego pressingu cały tak czas tękania tych obrońców, więc myślę, że w pierwszym meczu jak najbardziej, jeżeli by raku chciał pójść wysoko, zaskoczyć Slawie, to wdowie jak najbardziej w pierwszej jedenastce. Słuchajcie, bo mało powiedzieliśmy o Trelowskim i Kowacewiciu. Wy byście ryzykowali i wystawili w pierwszym składzie Kowacewicia. Oczywiście to był taki uraz mięśniowy, uraz, po którym no, gdzieś tam on jest dolegliwy, on gdzieś tam uwiera zawodnika, ale na samym końcu no, można w miarę szybko. Tego, z tego urazu się wyleczyć. Ja powiem więcej. My z Igorem zrobiliśmy to celowo, żebyśmy dzisiaj o nich w ogóle nie mówili, żeby nie mieli roboty i tyle chyba. <laughs> Sprawmy, żeby byli bezrobotni, a no miejmy nadzieję, że, że będzie, że będzie zdrów. Trelowski to jest chłopak, który, który jeszcze ma chwilę, natomiast Kowaczewicza pamiętamy jako tego, który zapewnia rakowowi rzeczy niesamowite i daje swobodę gry do przodu. <laughs> ja chciałbym, żeby, żeby dzisiaj wystąpił ten bramkarz. Na pewno ważne jest to, jakim Trelowski jest człowiekiem, jeżeli chodzi o mental, bo Popełnił błąd. Ważne jest również ta świadomość, że popełniłem błąd, jest następny mecz, zapominam to, co było i myślę, że trener Papszon jest osobą, która wie najlepiej, czy może liczyć na tego młodego bramkarza, bo to też nie jest łatwe. On też sobie zdaje sprawę, że było 2 do 0, nie zachowałem się dobrze, mecz jest zremisowany i coś może siedzieć, cały czas chcę udowodnić, chcę jakoś prawda, odpłacić i dobry mecz zagrać. Czy jest w stanie to dźwignąć? to trener Papszu musi zdecydować, myślę, że wie na pewno. Dzisiaj, panowie, mielibyście zdecydować się na jakieś typowanie. Przy okazji przypominam wam, że musimy wysłać typy do jutrzejszego programu Gra Ekstra Klasa, a przy okazji muszę także podliczyć typy za ostatnią Nie i przedostatnią kolejkę, łaci, bo trochę. wydaje mi się, że tam mocno podskoczyłem, więc to jest moment, kiedy trzeba taką tabelkę naszym widzom pokazać. Natomiast wracając do spotkania Rakowa-Częstochowa, kończąc ten wątek, nasze typowanko. Ach, kurczak. 1-0. Byłbym bardzo, bardzo szczęśliwy. Mi to oscyluje. 2-1-1-1. Mm -hmm. Trudno Trankowo. powiedzieć. Ja nie lubię powtarzać, ale też mi się wydaje, że to będzie 1 do 0. Pamiętajmy też, ile czystych kąt zachował raków częstochowa w europejskich pucharach, bo do tej pory to cały czas tylko tak to jest. jedno spotkanie z chętem, w którym raków częstochowa tracił bramki. Poza tym w każdym spotkaniu, jak dobrze liczę, to już chyba 8, 8 meczów, w których raków w europejskich pucharach nie traci bramki. To naprawdę jest statystyka. Kapitalna. Dobrze, przechodzimy do Lecha Poznań. I tutaj mówimy oczywiście o Dudelon. Mówimy o rywalu teoretycznie przynajmniej słabszym, ale największym rywalem chyba Lecha będzie sam Lech, jak to zwykle bywa w tym sezonie. Ja myślę, że bez dwóch zdań. Co by się nie mówiło o Dudelon, to nie jest przeciwnik, który nawet stoi niżej, tylko dwie, trzy klasy. I to nie ma chyba tylko pamiętając, jak gra Lech, w jakiej jest formie, jakie ma miejsce w tabeli. To musimy też no jednak patrzeć na tę dudelą troszeczkę z obawą, bo no nie wygląda to dobrze, szczególnie, że pierwsze spotkanie jest w Poznaniu, gdzie trzeba obligatoryjnie wygrać różnicą kilku bramek. Jeżeli, jeżeli się tego nie zrobi, nie wiem, czy można powtórzyć wyczyn Legii Warszawa kilka lat wcześniej, ale no jest takie zagrożenie, bo jeżeli nie zmieni się mentalność zespołów z Poznania, jeżeli pewni zawodnicy nie wezmą odpowiedzialności i. Nawet nie odpowiedzialności. Nie wyjdą na boisko i pokażą, że oni są lepszymi zawodnikami. To może być kłopot. Robert, jak ty to widzisz? Wiesz co, ja tak patrzyłem na, tego, na tym poznański, tą poznańską lokomotywę, taką bez, bez tego kotła, gdzie się sypie węgiel w ogóle. Tam się, nie, tam się nie dzieje, nie było komu. Natomiast byłem tak dobrej nadziei po meczu z Wikingurem, po tej końcówce, że Lech tworzył, że kreował. Nawet ta, ta końcówka, wygwizdywanie, ale, ale wygrali z takim rywalem, którego też wcześniej patrzyliśmy jak na Dudelage. Natomiast Myślę, że w porównaniu z Wiking Wikingów był przede wszystkim zespołem dużo lepiej biegającym i mam wrażenie, że dużo lepiej zorganizowanym. To była taka grupa głodnych wikingów. Natomiast Dudlasz to są tacy jak i mówiłeś, nieźli indywidualnie piłkarze, natomiast tak. tu będzie problem ze zbilansowaniem i, i to jest ja nie wiem, źle to zabrzmi. Ale są zdezorganizowani taktycznie, bardzo podobnie jak Lech Poznań. Ja w Lechu nie widzę żadnego pomysłu. Możecie się obrazić, ja nie widzę żadnej pieczątki nowego trenera na tym, co się dzieje. Raczej widzę znowu kierowanie piłek do Amarala. Nie widzę żadnej odpowiedzi na kryzys Lecha. Lech dalej próbuje swoje mielić. Ja mam wrażenie, że nawet jeśli ten okres przygotowawczy był zawalony, bo tak Lech biega, to ten Lech powoli zaczyna dochodzić meczami. Żeby tam trener już nie dokładał nic, oni sobie tymi 90 minutami zagrają. Tych zmian nie ma wiele. Ta ławka wcale jest, nie jest taka szeroka, jak, jak myślano, ale to o czym Igor powiedział: ja czekam na liderów poznańskiej drużyny. Ja nie chcę znowu, żeby na plecach Skurasia to było robione: murawskiego, czerwińskiego przesuniętego cholera wie gdzie, tylko są ludzie, którzy tam w kasie biorą najwięcej, to niech dadzą najwięcej w tej chwili na boisku. Brzydko to brzmi, ale czekam w końcu na Amarala w dobrej formie. Ma zagrać milicz, tak? Z Pingotem I na środku obrony, oby temu, dwóch lewono temu miliczowi nie stało. Ciekawe nic się rozwiązanie. Tylko tak jak powiedziałeś, nie ma pomysłów. Ja, ja tak sięgam pamięcią. Czasami się grał w takich meczach, że właśnie, że wszystko jest przeciwko nam. I, i co może zrobić trener? Ja mam takie wrażenie, że trener powinien zrobić dwa, trzy pomysły, wskażać, wskazać drużynie w ofensywie, w defensywie taką bazę. Tu. Podstawy naprawdę takie, które się czasami robi w juniorach i nic więcej. Bo jeżeli trener będzie wymyślał nie wiadomo, jakie taktyki przesuwania. A widzisz w ogóle coś takiego? różne warianty. Widzisz coś takiego? To Adam? nawet to, co mówił Rafał Janas w meczykach, kiedy stwierdził, że jednak ten pomysł holenderski totalnie różni się od pomysłu, który miał Maciej Skorza i gdzieś on też nie pasuje do tego, co potrafią grać zawadnicy. Że to gdzieś jest pomysł trenera, ale niekoniecznie zbudowany pod ten zespół. Tylko ja po dam prostu jeden pod jego Adam, jeden pomysł. Tylko jaki, ja, bo ja nie no ogarniam. Ja się ale słuchajcie, ja ci dam jeden przykład, o, to, o co mi chodzi. Jeżeli pamiętacie to, tą bramkę, co strzelił Ishak po podaniu Weldę, Tam Joel Pereira Mówisz miał... Mówisz o meczu prawek... z Karabachem? Nie, yy, z Wikingurem. Okay. Asysta, mm -hmm. to asystent, wycofał. Tak. Co dostał piłkę... Wtedy... Gdybym ja był trenerem powiedział yy, do skrzydłowego, że ma, nie wiem, wchodzisz na wolne pole. Twoje zadanie jest nie dostawanie piłki do nogi, tylko na wolne pole. Wtedy żol Pereira nie musi się zastanawiać, że czy dostanie, czy chce skrzydłowy do nogi, tylko wie, że ma grać dwa, trzy rozwiązania, dwa, trzy warianty i wtedy to jest taki automatyzm, bo... Nawet jak jeżeli coś jest ćwiczone w tym momencie, to tego kompletnie no, nie widać. Dwie, trzy podpowiedzi tyle. Tylko nie wiem, z czym Welde może mieć problem. Ja mam wrażenie, że Welde ma problem ze wszystkim w tej chwili. Ale to nawet no, nie Za chodzi mi o Welde. O jakąś powtarzalność. Ta, schemat... O powtarzalność. No tak, tylko po co wyważać otwarte drzwi? No skoro, nie wiem, przyszedł Holender i pokazał, powiedział nagle Welde, ty nie kop piłki? nie piłki, nie graj bez piłki, nie poruszać. No ja tego nie kupuję. Nie kupuję tego, że facet, który tyle kosztował, ma być wzmocnieniem Lecha, odbija się od Islandczyków i ma dwa celne Podania w pierwszej połowie i jest bohaterem meczu, dla mnie to jest za mało. Dla mnie to jest za mało. Nie wiem, Igor, o jakich, o jakich schematach później, ja nie widzę nic. Nie, właśnie mówię, że nie ma tego. podstawowy, podstawowy, tak. żeby coś Ale nawet wyglądało. takie abc piłkarskie, niech to będzie... Podobają mi się boczni obrońcy Lecha. Mam wrażenie, że, że jeśli współpraca ze skurasiem jest ok, to ten walt jest kimś, kto troszkę burzy ten porządek. Mi hmm. brakuje Jasne. u niego powtarzalności, systematyczności. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale oprócz skurasia wszystko, co było próbowane na bokach w Lechu, nie wypala to no są piłkarze za duże pieniądze. Ja nie widziałem od początku pracy nowego trenera, wygranych pojedynków. Prób gry. Cwita szwili. Z, a, mm -hmm. cwita, Można no dobrze, tylko wiesz co to Aktywny też jest. Aktywny był bardzo. Super, tylko z tej aktywności nie ma liczb. Ale mi że próbuję, bo czasami mam wrażenie, że wiesz, okay, to, mam kilka który mi pasuje. Podam do zawodnika, tak. jak, żeby nie było, że ja zepsuję. On coś. chce, on nie odrzuca rzeczywiście od siebie. Natomiast y, mówimy na przykładzie Krakowi, trenera Zielińskiego i tego nie wiem, jak rośnie Rakoczy, jak Rakoczy w przeciągu pół roku Zbudował sobie grę jeden na jednego na zdecydowanie wyższym poziomie. Więc coś działa. Ja w przypadku skrzydłowych. Lecha, Poznań, tego po prostu nie widzę. I wiesz, to jest dla mnie. to Wiecie jest dla mnie co? Moim zdaniem też bardzo brakuje takiego serwisu do Isaka, bo na samym końcu musimy powiedzieć, no, AMARAL, że to jest AMARAL, zawodnik, AMARAL, który kapitalnie. Tam, ale, ale mówię o ubocznych sektorach boiska, bo zobaczcie, jak kapitalnie w polu karnym potrafi się Isak zachować. Nawet jak spojrzymy na, e, spojrzymy na mecz z Karabachem, tam kapitalnie urwał się obrońcy, tak zrobił ruch, e, przy którym zgubił chyba tego mi, nie Miranda, tylko Ojej. na M był ten taki beł, stoper beł, w, ale w Karabachu. Duży tak. Był Lecha, I stopper. kapitalnie tutaj mu się urwał. Tak. W meczu z Wikingurem też potrafi się odnaleźć. Tylko jak mało tych piłek do Isaka jest. A nie macie wrażenie, że ten Isak jest już zirytowany? On nie wiem, czy auty będzie mm -hmm. zaraz sam do siebie rzucał. On pracuje wszędzie. Ja oglądałem ostatni mecz ze stadionu. Uwierzcie mi, że to była to była irytacja kapitana Lecha. To jak mało jest obsługiwany e, Murawski zajmował się zablokowaniem środka pola. E, w końcu niezły kalsztem, kwekweski też dobry mecz, ale to są wszystko gracze, którzy odbiorą i zagrają w boczne strefy boiska. Tego serwisu brakuje. Uwierzcie mi, że oni ciągle szukają Amarala, a Amaral wygląda tak jakby grał w zbijaka. On unika miejsc, gdzie może dostać, jak już dostał, no źle się patrzyło, jak ten chłopak finalizuje trzy akcje, po których powinien wygrać sam ten mecz 3-0. Ja liczę na to, że on też dojdzie do siebie. Żeby mu nie przeszkadzać, to jest wielki piłkarz. Ja uważam na polskie warunki, to jest jedna z najlepszych dziesiątek. Nie wiem, czy nie najlepsza w Polsce, ale w tej chwili on nawet nie rzuca cienia. To jest, to jest taki przezroczysty Amaral. W jego miejsce Sousa. No klub sportowy Cebula. No, trzeba płakać, jak ten chłopak wchodzi, bo on ma problem ze sobą. Mam wrażenie z odnalezieniem się w takim miejscu, jakim jest Poznań. Wszyscy mówią, że to jest wielki piłkarz. Mam nadzieję, że tak będzie. Na razie tego nie widać. Ale tak jak mówię, dla mnie nadzieja w Amaralu, w Kurasiu i Wisaku, który podoba mi się to, że facet dostaje opaskę i ja widzę odpowiedzialność za zespół. To nie jest mm -hmm. facet, który przychodzi odciąć kupony, oderwać coś, za chwilę zniknąć, bo mam wrażenie, że kilku takich w Poznaniu jest. Ja widzę, że u tego faceta jest złość, jeśli zespołowi nie idzie. Ja chciałbym takiego kapitana w każdym zespole. Czy to jest Szwed, Norweg, Chińczyk, czy Eskimos. Ten facet widzę, że zostawia wszystko w Poznaniu i jeżeli on nie porwie za sobą, on Murawski, bo ja widzę takie dwie osobowości w Lechu, no to będzie kłopot. Do tego musi dołączyć troszkę więcej piłki nożnej Amaral i troszkę więcej boków. Ja w Welde chciałbym się mylić, ja w niego przestaję powolutku wierzyć, że on da impuls. No dobrze, to zerkamy sobie na potencjalny skład Lecha Poznań na to spotkanie. Tak jak Igor wspomniał, już zdradził na konferencji prasowej John van den Brom, że będzie to duet lewonożnych stoperów Milic, a także Pingot. Poza tym nie spodziewamy się, żeby tutaj było kilka zaskoczeń. Oczywiście weldę raczej to będzie strona, po której jest tutaj na grafice ustawiony skóra, bo zwykle skóra gra z lewej strony, Weldę z prawej. Jestem ciekawy właśnie, czy Milic. Jako półprawy, czy, czy pingot? Bo, bo to chyba ma duże znaczenie, ponieważ jeżeli chodzi o pingota. On no, jest czas... chyba na tyle doświadczony, że bardziej powinien brać tak tego półprawego. Półprawego, ale pingo też ma takie, nie wiem czy zaleciałości, czy jeżeli chodzi o wprowadzenie piłki, cały czas prowadzi, prowadzi, prowadzi do końca i daje do lewego obrący, do reboczo, i wtedy jest bardzo trudna sytuacja dla lewego defensora. Bardziej. Taka moja mała podpowiedź, że próbował jakimś długim podaniem, nie wiem, na prawo stronę na Skurasia czy na weldę, bo to jeżeli cała drużyna przesunie na lewą stronę, to może tam być otwarta przestrzeń, otwarty korytarz do, do prawo skrzydłowego lecha Poznań. Więc a jeżeli chodzi o skład, no chyba, chyba taki, taki optymalny na ten moment. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby Amral takie tak życzeniowo trochę żeby się przebudził może w tym meczu. Myśle, myśleliśmy, że to może być mecz albo z Wikingurem, albo z Batumi, że po tym spotkaniu będzie już fajnie, ale cały czas czegoś brakuje. Nie wiem, czy coś z przyczyną, czy, czy ta pewność siebie u tego piłkarza jest na tak małym poziomie, że chyba zapomniał jak się. Jak to było w tym sezonie. Nie sądzi, że coś może, być, coś może być z fizyką tego zespołu, bo ja mam wrażenie, że pewny siebie Amaral, to podobnie jak skóraś, podobnie jak wielu z tych piłkarzy murawskich chociażby, to jest zawodnik ciężko trenujący. Dla mnie skóraś, jeżeli będzie w lekkim treningu, to będzie pikował. Nie wiem, czy z Amaralem tak nie ma. Nie wiem, czy tam coś, coś z tą motoryką nie działa, ale ja miałem wrażenie takie odglądając Lecha od Superpucharu. No ja pamiętam, jak to mówiłeś, i wszyscy cię jechali tam na czacie, że albo Robert Podoliński gada głupoty, bo oni grają rezerwami, to wiadomo, że będą grali słabiej, a później się. Okazuje, ta sama jedenastka, tak zobaczcie, ta sama jedenastka, raków szybszy. No i tutaj taka światełko w tunelu było. Kurczę, szybciej <grym> biegali od Wikingura, To było fajne. Natomiast teraz nie wiem, nie wiem, czego brakuje Amaralowi. Ja tylko mówimy o tej holenderskiej pieczące. Może już niech nie będzie stawiana, niech oni dojdą meczami, bo to są nieźli piłkarze po prostu pokazali w zeszłym roku z dobrym trenerem, który był sprawiedliwy przede wszystkim. Tu się niewiele zmienia. Ale myślisz, że za cały czas czy gramy za mało. Cały czas gra. Nie wiem, Igor, ciężko mi powiedzieć. Albo, ja wiem... albo może inaczej. Tak jak mówisz, może ten bodziec był inny i gdzieś to nie zadziałało. Bo to nie jest tak, że źle gra tylko Amaral. Ten zespół cały wyglądał słabo od początku. Dobrze biegał tylko skórać, któremu na szczęście nikt w genetykę. Tak, tak, to jest, to, to jest rzeczywiście jasny, jasny punkt. Alan Czerwiński dobrze wyglądał na pozycji stopera. No i dzisiaj kontuzjowany. Tak, dzisiaj kontuzjowany. Powiedzieć. Ale zobaczcie, Lech ciągle gra słabo i ciągle widzimy tą samą jedenastkę. Mhm. Uchary, przejrzyjcie sobie, jakie składy, jakie są... Znaczy składy. widzimy tę dnia... samą jedenastkę poza stoperami, bo tam tak cały jest. czas rotacja Ale zobaczcie tą czwórkę ofensywną, tam się nic nie dzieje, oni ciągle grają oprócz Kurasia, Isaka i Welde i Amaral grają słabo i ciągle grają, to powiedzcie mi co dzieje się za ich plecami. Jak naciskają ich pozostali, skoro oni bez formy, nie mają nawet być kim zastąpieni. To może być jakiś tak, problem. Tak wcale ale przecież jest kontuzjowany i, i tak. ten świta w chwili mi się bardzo podoba. No i meczu. zobacz, I, i, nadal, i nadal go nie ma. Albo wielka wiara w umiejętności. Już nie chcę mówić o tym Weldę, bo też nie chcę, żeby ta no, cała czasu. Pamiętamy była jakąś droga. wypowiedź chyba dwa tygodnie temu Johna van der Broma, kiedy powiedział, że wyżej ceni umiejętności i aktualną dyspozycję Welde niż Cita go, dlatego tych zmian nie ma. No, zobaczymy, jak nie, będzie Adam, to dalej. Pamiętacie ciągłe występy bramkarza, którego też się za to Ale, nie ale y, to jest bardzo chwalebne, jeżeli trener broni zawodników, to tak, my to <coughs> lubimy, piłkarze to lubią. Tylko jeżeli piłka słyszy, że po do... bo zły meczu. Bo masz świadomość, czy ktoś zagrał dobrze, czy źle. Bo, albo po średnim Słyszę na konferencji od trenera, że bardzo dobre spotkania, jak ostatnio chyba młodego Pingota tak. To jest też bardzo fajne, że cały czas wspiera, Ale ten młody zawodnik też mówi, no... Czek, chyba no, po Stali było. Po Stali, ale po ostatnim spotkaniu ze Śląskiem to też same, była wypowiedź, tak. że dobre i tak ten zawodnik jeden z drugim mówi, no okej, okay, fajnie, tylko że to był mój słaby. I czy trener to widział, czy dobrze ocenia, czy o co to tym wszystkim chodzi? Czy no. się zna? No niech sobie, że się zna, bo się znano na pewno, ale... na no, ale musi, musi, wiesz, musi ta rzetelność, szacunek do faktów, być przedstawiany cały czas. No to jest zaklinanie rzeczywistości. No, nie można powiedzieć, że no, piłkarze to czują. No, nie można powiedzieć, nie wiem, Murawskiemu jest super mecz graliście. No, no nie no, panie, no, nie graliśmy dobrego meczu. Jeżeli remis dla Lecha jest sukcesem, to pan trafił w złe miejsce. Jeżeli po meczu zagłębiem, ja słyszę, że Lech zagrał świetny mecz, no to nie. Proszę pana, to jest zespół mistrza polski, który takie mecze rozstrzygał, który ma dobrych piłkarzy, natomiast w tej chwili nie dojeżdża na zawody. I to jest fakt, a nie, że zagrałeś super mecz. Ja nie wiem, jak ci ludzie w szatni. No przychodzę, mówię im, no, zremisowaliście z zagłębiem, super, strzeliście karnego, ale graliście fantastycznie. To ja nie wiem, czy oni spojrzeli na siebie, ale mm. wspiera nas, czy. E, hello, ale gdzie ty jesteś? My tu graliśmy o Mistrzostwo Polski, teraz gramy w Pucharach, więc, panie trenerze. No my nie gramy na swoim poziomie, więc gdzieś jest kłopot. I nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy ten farmazon długo przejdzie po prostu. Bo no, patrząc Igor, na miejsce w tabeli... No to... Ile byś dał się mówić, że zagrałeś świetny mecz, jak jesteś na ja, ostatnim co, Ja w akurat przeżyłem e, taki moment w szatni, że no, coś się zaczynało wyczerpywać, bo słyszę cały czas tą, tą samą gadkę. Super, gatkę. tak. Jesteś Super. zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. A wiesz, że cała otoczka cali około metrowe, około futbolu. Nie chcę, nie chcę, nie, ch okay. nie chcę mówić nazwiskami. To jest w Vegas, zostaje w Vegas. Dokładnie, ale no, ale to było w Warszawie. To było w Warszawie i, i, I w tym roku i w tym i z tym trenerem, <laughs> ale nie powiem. I w tym i w, wiesz, no. potem wszatkim siedzimy z zawodnikami no. z kolegami, mówię panowie, no no, no, nie, no, no. jak, no, to tak nie, no, nie może być, bo słyszymy jedno, a gramy drugie tak. i zaraz spadniemy z ligi, a tutaj jest, cały czas Spadliśmy zali, są, że z ligi, ale okay. super graliśmy. Tak. Dobrze, to może o Dudeląż. Tak, ale jeszcze chciałem dwa słowa o środku pola, bo jednak było sporo strat, chociażby w ostatnim spotkaniu. Oczywiście mówimy tutaj na przykład o Sołzie, ale generalnie, jeżeli patrzymy na przekrój całego sezonu, no to tych strat w środku pola jest bardzo dużo. Tutaj na pewno na to nie możemy sobie pozwolić, bo to od razu grozi jakimś kontratakiem, bo jakby przechodząc do Dudeląż, to też jest zespół, który potrafi kontratakować. Natomiast no, ten środek pola on musi być uporządkowany bo tutaj tak naprawdę cały czas musimy polegać na tym Kalszczemie, który mimo wszystko jest w gorszej formie i na Murawskim, który akurat w ostatnich dniach poziom trzymał, bo poza tym no, ciężko znaleźć kogoś, kto w ogóle może tam wskoczyć. No, zgadza się, środek pola to jest mózg. Dla mnie, jeżeli widząc zawodników w środku pola, można w przybliżeniu ocenić siłę zespołu. Uwielbiam zawodników, którzy chcą piłkę, którzy uwielbiają być w jej posiadaniu. Zmieniają ciężar gry, nadają tempo spotkaniu. Tutaj, jeżeli chodzi o Lecha, takie proporcje powiedzmy, to są takie typowe dwie ósemki albo ósemka z szóstką. Też to jest dobry pomysł, szczególnie, że to wypaliło w tamtym sezonie, ale ta dziesiątka musi być hmm. naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o dynamikę, jeżeli chodzi o rozgrywanie, jeżeli chodzi o pokazywanie się do akcji. Jeżeli nie ma tej dziesiątki w formie takiej, powiedzmy, z tamtego sezonu, mam na myśli oczywiście o Amarala no To jest problem, bo ci gracze nie mają takich predyspozycji, żeby ciągnąć grę cały czas. Muszą zabezpieczyć tył, muszą też dać do przodu. A jeżeli nie ma człowieka tego trzeciego w tym trójkącie, no to jest problem. Jeżeli chodzi o te straty, tak, Dunelosz to jest taki zespół, który no może bazować na tym, bo jeżeli chodzi o obronę, to tam widziałem w tych fragmentach, w tych highlightsach, to nie jest zespół, który powiedzmy, bardzo się stara, żeby jak najszybciej wrócić do obrony. To jest taka łamanie linii, niepilnowanie tych bocznych stref. Ale jeżeli chodzi o piłkarskie umiejętności, to jest zespół, który lubi grać w piłkę, potrafi grać w piłkę i może zrobić kuku, jeżeli się im pozwoli. Zgadzam się absolutnie z Igorem. Lech zresztą bardzo często presował w ustawieniu 4-4-2, czyli Isak wychodził bardzo wysoko za Maralem. Przez co Amaral był odciążony z defensywny, oh. dlatego Maciek Skorża wychodził na dwie szóstki. Pamiętacie, to była rezygnacja z tego, żeby zagrać jeden defensywny i dwoma ofensywnymi. Dani Ramirez był, Tiba trochę grający wyżej. Kosztem tego, że dużo wyżej powinny grać boki obrony. No i tutaj ta dwójka jest, jest absolutnie niezbędna do zabezpieczenia. Po czym ja jeszcze oceniam spadek formy chociażby Karlstrema, bo Murawski jest zadaniowcem świetnie, świetnie łata tam, gdzie się pali. Karlstrem w poprzednim sezonie Imponował mi tym, że po odbiorze szukał podania prosto do Isaka. Ja w tym hmm. sezonie nie widziałem ani jednej takiej próby. strema może nie wszystko widziałem, ale dla mnie Kalstem tym imponował. Oprócz dobrego odbioru, fajnego ustawienia, po odbiorze on bardzo szybko pakował piłę w napastnika. Teraz jest ostrożny, teraz jest człowiekiem, który gra do boku. Tu widzę tą, ten spadek jakości. Za to światełko w tunelu to kwekweskiri. Kwe Podobał mi się ten piłkarz w meczu z Wikingurem. Ta zmiana dała spokój Lechowi i to po jego wejściu Lech zmienił ustawienie. Przypomnę, na 4-3-3. Z amaralem po prawej stronie, gdzie Wikingur grający wysoko tego amarala zostawił w ogóle te trzy akcje Lecha. To był odbiór w środku kwekwe, -kwe, środek, amaral i jazda. Mówimy tak o kwekwe -kwe na środku pomocy. Na oczywiście. środku pomocy, tak jest. Nie w środku obrony. tam był już Alana my... Czerwińskiego, ale to był taki lek, który zablokował. Nie sądzę, żeby z Dudelansz to było jakieś, ale może to jest jakaś podpowiedź mhm. na zmianę ustawienia tego Lecha Poznań, odblokowanie amarala, bo nie wiem, żeby teraz, jak będzie miał z Dudelansz 3, żeby czegokolwiek nie wcisnął. No, no nie on. Nie wierzę, no zaczekam chętniej i będę się cieszył z jego bramy. Jak analizujemy sobie Dudelon, to wydaje się, że mimo wszystko to jest trochę słabszy zespół niż ten, który grał z Legią Warszawa, który grał w poprzednich sezonach. Oczywiście zespół w miarę doświadczony, który potrafił grywać w fazach grupowych europejskich pucharów, co niestety bardzo dobrze pamiętamy i pamięta to Legia Warszawa. Natomiast no, w tym sezonie wyeliminowali w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów Tirany, następnie odpadli z piłnikiem. Rywań, co było chyba dużym zaskoczeniem, bo wygrane spotkanie paradoksalnie na wyjeździe, gdzie zawsze z Ormianami gra się bardzo trudno, i przyjeżdżają Ormianie do Luksemburgu, i tam 1 do 4 przegrywa Dudelonsz, i następnie znowu Malmę pojawia się na tej drodze polskiego rywala, a więc Malmę wygrywa u siebie 3 do 0, i na wyjeździe w Luksemburgu tam mieliśmy 2 do 2, natomiast no tam też spotkanie takie, do którego z lekkim przymrużeniem oka pod Malmę. No zgadza się, Malma wygrywałeś już 2 do 0. Udało się dla Dundelange dojść na 2 do 2. Jeżeli chodzi o stracenie bramek, to naprawdę to. Cenne punkty do rankingu. Tak bardzo frywolnie, wiesz, tak patrzyłem na te, na te stracone bramki, tak jakby. Nie wiem, czy to wyglądało z boku, jakby mi się nie chciało. Wróci, ktoś nie przesunął, ktoś widzi, ale nie dobiegnie, więc. Ale zespół ofensywy, jeżeli chodzi o, o te walory piłkarskie, na plus w ataku, no trzeba uważać, bo to nie są źli piłkarze. Oni mogą, nie muszą szybko biegać, ale jeżeli chodzi, jest ten David Sinani, jest mm -hmm. Hadzi. Tylko od razu zaznaczę, to nie jest ten Sinani, nie, nie który Sinani, gra w który, reprezentacji, tak, który jest. grał z Legią Warszawa, który później poszedł do Premier League. Do, do Norwich, tak. To jest, mam nadzieję, jednak te półka albo dwie półki niżej. Bardzo ciekawym jest zawodnikiem, jeżeli chodzi o CV, to jest Da Costa, Manuel Da Costa, który miał chyba w swoim CV Olympiakos, West Ham, nawet Fiorentinę. Więc tutaj może myślę, że bardziej o rozgrywanie piłki to yy, Dundelash. To być może będzie mocna strona od tyłu, bo to jest chyba zdaje się stoper, więc, więc pod tym względem to może być jakoś na plus. Ale jeżeli chodzi o całą organizację tego zespołu, no to myślę, że no u siebie Lech powinien to absolutnie wykorzystać te boczne sektory boiska. Ale my fajnie mamy rywali przetestowanych przez Malmę. Jednych tak. i drugi. I bardzo podobny scenariusz. Malmę przecież w Wikingurze wygrywało 3-1. 3-3. U siebie mordowało się 3-1, grając 11 na 10. Też dali sobie strzelić na 3-2. Nie chciałbym, żeby to był rywal na poziomie Wikingura. Naprawdę. Dalansz nie widziałem, ale. Ale po tym, jak Malma radziło sobie z Wikinguriem, byłem pełen obaw, jeśli chodzi o Poznaniaków. Na szczęście odeszło dwóch najlepszych napastników czyli Hansen, kontuzja, Ingeson, odszedł do Rosenborga. Tutaj nikt nie odszedł, a Malma też się, też się męczyło. No nie. Oby, oby. oby lech był lepszy, bo ja mam wrażenie, że mocny lech obu tych rywali przebiega się po nich, i tak powinien lech wyglądać z poprzedniego sezonu. Bo Lech jest po prostu młody. Żeby to nie był Lech minimalistyczny, żeby to nie było 1-0 jakieś, wiesz, yy, i cieszymy się, tylko 3-4-0. I jedziemy na rewanż naprawdę z taką. Chociaż jak spojrzymy sobie na Wikingur tak... czy na Dinamo Batumi, to tam nie można mówić o minimalizmie Lecha, bo y, czasem aż za bardzo chcieli strzelić, co było widać w spotkaniu z Wikingurem, bo były sytuacje, gdzie mogli po prostu spokojnie pograć, zyskać trochę czasu i w tej końcówce uspokoić grę, a nie na siłę chcieć strzelić kolejnego gola. Twierzę, że to był dużo lepszy lech niż Dynamo Batumi. Dla mnie Dynamo Batumi do Mimo nie 5 do 0? Dla mnie nie przyleciało. I oglądałeś Batumi wcześniej? No, oglądałem. No, wszyscy ci, którzy widzieli Batumi, ja oglądałem ten, ten zespół mhm. w trzech meczach. No to to było takie, jakby, nie wiem, przyjechali przebierający. To nie był ten zespół, który rywalizował z kim przypomnij mi, z kim odpadło Batumi? Z... już się pamiętam. No. Ze Słowanem? Ze Slobanem. Tak, ze po, po super meczach. Po super meczach nagle ktoś im wyciągnął wtyczkę z kontaktu. A tak, no, no, to miał... może był właśnie dobry lech. Wiesz co, no dobra nie. organizacja, dobra Ale z drugiej presji. strony ze Słowanem też masa była błędów, bo pamiętamy, w jaki tak, sposób ale, w ogóle tam doszło do dogrywki. To, to, co zrobił bramkarz, to w ogóle tak. Rutko, Powtórzy, ale to, Rutko myślał, że takich nie błędów ma, nie prostu stali się na lotnisku, ale to Batumi w Poznaniu to był najsłabszy zespoł, jaki widziałem w Poznaniu dawno. Tak. Nie, w, nie wiem, czy w Pucharze Polski był ktoś słabszy, a to jest niezła drużyna. Natomiast Wikingur to był team. To był team dobrze biegający. Natomiast śmiem twierdzić, że lek z poprzedniego sezonu pod Maciejem Skorżą to był lek, który... Tam na pewno by nie przegrał, jeśli chodzi o Islandię. A coś by dołożył z kontrataku, nawet słabo biegając. A tu by był po prostu zespołem, który konsekwentnie wykorzystuje swoje sytuacje. Dla mnie to był dużo lepszy Lech z Wikingurem u siebie niż z Batumi u siebie, mimo tego zwycięstwa. Ja troszkę wyżej cenię jednak ten Wikingur e, niż Dynamo. Ale Lech jest, to lech musi poszukać formy, bo, bo Lech gra 35% tego, co potrafi, uważam. Ja jestem przekonany, w dzisiejszym meczu będzie. Już nie chcę. Typować wyniku, ale 3-4-0 to jest. Dla mnie po meczu z Wikingurem po końcówce to był światełko w tunelu, więc niech ta lokomotywa pędzi do tego, żeby to nie było tylko zdarzenie z nikim wielkim. To mam nadzieję, że będziemy typowali podobnie jak Bartel Gleń w pierwszej kolejce, gdzie trafił prawie wszystkie spotkania i te mecze dzisiejsze zakończą się takimi rezultatami, które typowaliśmy, bo to by oznaczało, że cały czas jesteśmy w grze, a także zyskujemy jakże cenne punkty tak do naszego rankingu. Igor Lewczuk, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Robert Podoliński dziękuję również dziękuję. A jeszcze informacja dla naszych widzów. Oczywiście cały czas mamy w promocji za 40 zł miesiąc Kanal Plus Online. Tam do oglądania cała największa piłka, także programy Eleven Sports, a także no to, co już za chwilę, a więc Polsaty Sport Premium, w których możemy oglądać rozgrywki Ligi Mistrzów. A gdzie oglądać te spotkania? Oczywiście na telewizorach marki Philips, do których promocyjne ceny a także e, jakieś kody rabatowe mamy w e, linku w opisie mam nadzieję że nie będzie takiej sytuacji jak w ostatnim hejt parku kiedy musieliśmy te telewizory polecać wszystkim tym którzy telewizor wyrzucili przez okno po e, negatywnym wyniku Lecha Poznań dziękujemy i dzisiaj liczymy że Raków a także Lech ze zwycięstwem dobrego dnia Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.